Cześć, zapraszam Was dzisiaj na trening ogólnorozwojowy z akcentem na siłę specyficzną dla biegaczy. Trening jest przeznaczony dla osób średnio zaawansowanych oraz tych zaawansowanych. Wykorzystamy ciężar własnego ciała oraz przyrządy, które spokojnie możecie zastąpić akcesoriami domowymi typu szmatki lub poduszki. Do dzieła! Trening numer 2. Ponownie ze mną Piotrek. Tym razem jest z nami opalony Kamil Leśniak. To już indywidualnie musicie go zapytać, jak on to zrobił jesienią. Trening numer 2. Troszeczkę wychodzimy sobie poziom wyżej. Zaczniemy sobie klasycznie od rozgrzewki. Więc panowie, zaczynamy sobie swobodnie, luźno biec w miejscu. Ok, jeszcze 5 sekund, 4, 3, 2, 1, stop. Przechodzimy sobie do skipu z podwójnym odbiciem, czyli jedna noga już przygotowana, może być prawa, bądź lewa do góry. Ok, wykonując to ćwiczenie możecie sobie zacząć troszeczkę niżej. Potem sobie przejść troszeczkę wyżej. Cały czas pilnujemy podwójnego kontaktu, pracy ramion. W miarę rozgrzania się możecie sobie już zacząć trochę dynamiczniej uderzać nogą w ziemię, czyli tą nogę dynamicznie ściągać. Jeszcze 3, 2, 1 i luz. Ok. Ustawcie się proszę po lewej stronie maty. Zrobimy sobie analogiczne ćwiczenie, ale żeby je troszeczkę utrudnić i zmienić płaszczyznę ruchu, przejdziemy sobie do skipu podwójnego do boku, czyli hop, ustawiamy się, zaczynamy sobie pracować. Czekajcie, podwójny miał być. Hop, 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 idziemy, hop, 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 hop i wracamy, hop. Ok, i pracujecie. Ok, wracacie na środek. Hop, 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 hop. I czas. Ok. Skipujemy. Obu nóż. Na razie luźno. I teraz dzielimy sobie skoki na dwa. Jeden niższy, drugi wyższy. Czyli niższy, wyższy, niższy, wyższy, niższy, wyższy, niższy, wyższy. Oczywiście na początku starajcie się nie wykonywać tego na pełnych obrotach. Zaznaczcie po prostu, że drugi skok jest troszeczkę bardziej dynamiczny. I luz. Okej. Okay. Druga część naszej rozgrzewki. Biegniemy sobie dalej w miejscu, czyli staramy się cały czas utrzymać się w ruchu. Ok, ustawcie się twarzą do siebie. Ok, i teraz co trzy kroki. Pięta na ziemię, robicie skłon do ziemi. Znowu dwa, trzy i hop. Raz, dwa, trzy i hop. Dwa, trzy. Ok, ważne, żeby noga ta z przodu była prosta, zadarta, palce w kierunku głowy. Trzymacie się na tej ugiętej nodze postawnej, a druga wyprostowana. I pracujecie. Pach, pach. Ok, cały czas w ruchu. Dwa, trzy. Tak jest. Trzy. Tak jest. Dwa, trzy. Ok, dwa, trzy. Ok, zróbcie jeszcze raz. Lewa, prawa noga. Noś prawa, lewa. Hop. Ok, w trukcie sobie zostajecie, czyli cały czas się przemieszczacie. Zatrzymujecie się, chwytacie się za kosteczkę, starajcie się nie łapać za stopę. Przeciwna ręka do góry, przyciągacie piętę do pośladka, wychodzicie na palce i znowu idziecie sobie do truchtu. 2, 3, hop i druga strona. I wyjście na palce z przyciągnięciem. 2, 3, ok, pamiętajcie, starajcie się zrobić tylko 3, 2 ruchy na nogach, na trzeci już druga strona. Ok, tak jest.
i dynamicznie sobie pracujecie, hop. Ok. Starajcie się w tym ćwiczeniu, aby kolano jedno było blisko drugiego. Ok. Pamiętajcie, że jeżeli trzymacie piętę przy pośladku, to ten pośladek, żeby był lekko napięty, wtedy bardziej efektywne będzie otwarcie bioderka tutaj z przodu. Bach, bach. Ok, ostatni ruch prawa, lewa. Ok, w truchcie sobie pozostajemy, żeby cały czas utrzymać wyższą intensywność, czyli cały czas truchtujecie, cały czas truchtujecie. Ok, zatrzymujecie się, chwytacie się za stopę i za kolano i staracie się całą nogę przyciągnąć do brzucha, wrócić. I zmiana. Też dwie zmiany na nogach, na trzecią. Hop. Co jest istotne w tym ćwiczeniu? Starajcie się, aby przyciągnąć całą nogę do brzucha bądź klatki piersiowej, a nie tylko samą stopę. Nie zależy nam tylko tutaj na samej rotacji, ale o całym przyciągnięciu nogi do brzucha. Tak jest. Dwa i na trzy. Ok, ostatnia sztuka. Ok, ustawcie się proszę twarzą do siebie. I ostatnie nasze ćwiczenie, czyli robimy sobie zakrok z zejściem ręką. Czekaj Kamil, za chwilę ja wam pokażę. Robimy trzy rotacje do sufitu. Możemy sobie nawet pójść łokciem do ziemi. Hop, i wyjście do góry. To znowu truchtacie i znowu. Trzy powtórzenia. I tak pracujemy. Zejście, hop, trzy rotacje. Dobrze, Piotrek, robiłeś lewą ręką. Ok. Truchtacie i druga strona. Ok. Starajcie się wykonywać w tym ćwiczeniu wdech przy rotacji do sufitu, wydech przy rotacji w dół. Ok, i hop. Ok, jeszcze prawa, lewa strona. Po razie. Piotrek, druga strona. Jak zwróciliście uwagę, Piotrek ma trochę problemy z kończynami górnymi w naszych treningach. Musi na to zwrócić szczególną uwagę. Dobrze, że podczas biegania nie ma z tym problemów. Tak jest. Okej. Okay. Przejdziemy sobie do ćwiczeń aktywujących, więc panowie, kładziecie się na macie na plecach. Na macie wzdłuż na plecach. Okej. Okay. Uginacie sobie kolana, pięty przy pośladkach, jak najbliżej, starajcie się utrzymać. Ok, dajecie jedną nogę prostą do góry. No mówmy się, że tak jest. I 10 razy przez pośladek wynosicie biodra do góry i opuszczacie do dołu, totalnie do luzu. Ok. Jak będziecie wykonywać te ćwiczenia w domu bądź na salce treningowej, która jest otwarta, starajcie się, żeby wykonywać to ćwiczenie przez piętę. Starajcie się unikać przenoszenia ciężaru nóg na palce. Wtedy będzie to bardziej efektywne dla tylnej taśmy mięśniowej i dla pośladka. W tym ćwiczeniu nie powinniście odczuwać żadnych dolegliwości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, więc brzuch powinien być lekko aktywny, czyli pępek delikatnie do środka i do góry. Ściągamy delikatnie gorsecik, ale delikatnie, ale stabilnie. I samym pośladkiem podnosicie biodra do góry. 10 razy strona jedna, 10 razy strona druga. Super. Jeżeli mamy po 10 ruchów na stronę, przechodzicie sobie chłopaki twarzą w tamtą stronę do deski, czyli możecie mieć matę pomiędzy dłońmi a stopami. Tak, czyli zaczynamy sobie od czworaków na prostych rękach.
deski na prostych rękach. Ok. I teraz utrudniamy sobie ćwiczenia, które były w treningu pierwszym, czyli tak jak na końcu treningu pierwszego przychodziliśmy sobie w czworakach do boku, to teraz na szerokości maty mniej więcej dwa ruchy wyjdą na stronę, przechodzicie sobie hop, hop, tak samo jak było w czworakach do boku. Hop, 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 hop. Staraj się, Kamil, wykonywać naprzemiennie. O właśnie. Hop, hop, tak jest, tak jest. Piotrek, troszeczkę bioderka niżej, klatka do przodu. Super, i teraz hop, 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 hop. To ćwiczenie jest trudniejsze w porównaniu z czworakami ze względu na długość dźwigni. Czworaki, dźwignia jest troszeczkę krótsza dla naszego ciała, a tu jest troszeczkę dłuższa. Ok. Idziecie jeszcze raz w prawo, w lewo i kończycie w pozycji, w której zaczynaliście. Super. Ok. I ostatnia część naszej rozgrzewki. Wstajecie sobie do góry. Troszeczkę się pobudzimy z powrotem, już tak mam troszeczkę bardziej dynamicznie. Czyli wykonujecie sobie dynamiczne hopki. I co? Znowu, co trzeci? Staracie się wylądować na jednej nodze, druga noga w powietrzu i wracacie. Raz, dwa i na trzy. Znowu jest lądowanie. Tak. Ok. I znowu. Raz, dwa i na trzy. Kolejne powtórzenie. Noga w powietrzu, panie Piotrze. Tak jest. Hop. Super. Dwa. Na trzy. Ok. Jak się czujecie pewniej w skakaniu, już jesteście rozgrzani, możecie sobie wyskakiwać zdecydowanie wyżej i wtedy troszeczkę bardziej będziecie musieli wyhamować. Super. Mięciutko. Ręce skrzyżowane. Ok. Zróbcie ostatni ruch. Lewa, prawa strona. Ok. Hop. Dwa. Ok. Super. I to jest cała nasza rozgrzewka. Część główna naszego treningu, w której wykonamy dwa komplety ćwiczeń, czyli pierwsza para, dwa ćwiczenia, potem wykonamy to w trzech seriach, po pięć powtórzeń. I tak samo po skończeniu tej jednej pary przejdziemy do pary drugiej. Ćwiczenie numer jeden, czyli robimy w pozycji rozkrocznej. Robimy sobie wykrok do boku. 3 sekundy staramy się schodzić w pozycji, 3 sekundy utrzymać tą pozycję i potem dynamicznie wyjść. Czyli ja zacznę razem z Wami. Wychodzimy sobie raz, dwa, ręce przed siebie, trzy, utrzymujemy raz, dwa, trzy i dynamicznie wstajemy. I druga strona. Zróbmy, Piotrek, na zmianę. Dwa, trzy, dwa, trzy i górę. Ok? I znowu hop, raz, dwa, trzy. 3 sekundy przytrzymania jeszcze, nie? Skupcie się, chłopaki. Raz, dwa, trzy, hop, i trzymamy. 3, 2, 1, dynamicznie do góry. Ok. 3, hop, 3, 2, 1, góra. Ostatnie. 3, 2, 1, góra. Ok. Stajemy sobie luźno i teraz na początku swobodnie robimy sobie 5 przeskoków na stronę. Jak się czujecie pewniej, możecie wyskakiwać troszeczkę wyżej i troszeczkę szerzej, ok? Zróbmy hop, pach, 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 pach. Ok, trochę dynamiczniej do boku i trochę bardziej do góry. Hop, o właśnie, żeby to był wyraźnie przeskok. Hop, 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 hop. Piotrek, ręce. Piotrek, ręce. O, prawie. Odwrotnie. O, tak jest. Hop. I czas. Ok. Robimy sobie 2 minuty przerwy. W tych ćwiczeniach istotne jest w ćwiczeniu numer 1, aby kolano, biodro i stopa były w jednej linii. Możecie sobie wykonać to z rękoma. Dla przeciwwagi będzie łatwiej. Możecie też wziąć butelkę w ręce. Będzie też troszeczkę łatwiej. Starajcie się pilnować tempa ćwiczenia, które jest istotne w tym treningu. Szczególnie te 3 sekundy utrzymania w pozycji
na zejściu, na dole i starajcie się w tej pozycji troszeczkę bardziej obciążać piętę niż palce, nie? Czyli żebyście w tym ćwiczeniu nie uciekali do tej pozycji, tylko żeby pięta cały czas stała, utrzymujemy pozycję i pamiętajmy oczywiście w analogii do pierwszego treningu, żeby to wyjście z tej martwej pozycji było jak najszybsze. Przy przeskokach na boki pamiętajcie o koordynacji ręce-nogi. Zaczynajcie sobie powoli, na spokojnie i po dwóch powtórzeniach na stronę możecie sobie, jak się już czujecie pewnie, możecie sobie przejść do pracy bardziej dynamicznej. Chłopaki się ustawiają, my robimy drugą serię, zaczynamy sobie ruchem w prawo, czyli na nogę prawą i robimy raz prawą, raz lewą. Ok? Schodzimy, hop. 3, 2, 1 i utrzymujemy. 3, 2, 1 i hop, dynamicznie do góry. I zmiana, hop. 2, 3, raz, 2, 3 i dynamicznie góra. Mamy pierwsze, hop. 2, 3, 2, 3, góra i schodzimy, raz. 2, 3, 3, góra i hop, raz, 2, 3, raz, 2, 3 i wyjście, hop, raz, 2, 3, raz, 2, 3, wyjście, jeszcze po 2, hop, raz, 2, 3, 2, 3, góra, hop, raz, 2, 3, 2, 3, góra, hop, raz, 2, 3, 3, góra, ostatnie, hop, raz, 2, 3, 3, 2, 1, góra, luz. I robicie sobie przeskoki i znowu ustawcie się na środku maty i róbcie przeskoki, zacznijcie od przeskoku w prawo, okay? Tak żeby zachować też bezpieczeństwo dla Was. Okay? Hop, w prawo i zaczynamy. Pierwsze dwa swobodniej na stronę, a później starajcie się wyżej, dynamiczniej. Pamiętajcie, żeby kolano nie uciekało Wam do środka, czyli starajcie się, żeby kolano było w linii z palcami, szczególnie z paluchem. Okej. Okay. Piotrek się skupił i teraz ręce chodzą jak ta lala i tak ma być. Super. Jeszcze prawo, lewo. Hop i luz. Tak jest. I mamy znowu pełną przerwę dwuminutową. Tutaj też istotne, szczególnie przy wyskokach jest to, żeby wyhamować tą energię, która Was jakby zabiera do boku, ale jednocześnie też, żeby kolano Wam nie uciekało do środka, co jest istotne przy bieganiu zarówno i po płaskim, i w bieganiu trailowym, górskim, ale również przy innych ćwiczeniach, które wykonujemy, żeby maksymalnie zadbać o nasze kolana, żeby nic się z nimi nie stało. Kolejną kwestią, jeżeli chodzi o ten wypad do boku, tutaj chłopaki super to wykonują. Ważne jest to, że przy zejściu noga, która jest wyprostowana, żeby była maksymalnie napięta, maksymalnie prosta. Wtedy też zmuszamy naszą głowę przyśrodkową, która bardzo mocno dba o nasze kolana, do intensywniejszej pracy, co też się przekłada na dodatkową korzyść dla nas. Ok, przejdziemy sobie do ostatniej serii. Ruch w prawo, trzy wyjścia, w jedną, 3 sekundy zejścia, 3 sekundy utrzymania, to zostaje. Ok, hop, działamy. 3, 2, 1, 3, 2, 1 i góra. 3, 2, 1, utrzymaj. 3, 2, 1 i dynamicznie do góry. Te wyjście do góry na maksa, hop, idziemy. 3, 2, 1, 3, 2, 1 i mocno góra. Tak jest, hop. 3, 2, 1, 3, 2, 1, góra, hop. 1, hop, 3, 2, 1, góra, hop, 3, 2, 1, utrzymujemy, góra i ostatni ruch prawo, lewo, 3, 2, 1, 1, pilnujcie bardziej zejścia, żeby to nie było takie szybkie, 3, 2 i dopiero jest stop, 3, 2, 1 i mocno do góry, super, przeskoki, zaczynamy w prawo, hop, działamy, pach, pach. Tak, Kamil, troszeczkę ta noga do tyłu, która jest w powietrzu. Okej, okay, pach, 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 ostatnie prawo, lewo, dość. I pierwszy blok ćwiczeń mamy za sobą. Przechodzimy sobie do następnego. Panowie kładą się na plecach na macie. Okej. Okay.
i wykorzystujemy sobie pracę w mostach, tak jak mieliśmy to na rozgrzewce. I tutaj w zależności od waszego poziomu wytrenowania możemy sobie zrobić taki krótki test, w którym będziemy mieli tą odległość, w której będziemy pracować. Czyli chłopaki, na początek pięty przy pośladkach, blisko, podnosicie bioderka do góry i zaczynacie sobie powoli iść nogami do przodu, robiąc nogi wyprostowane i szukacie sobie poziomu, w którym na spokojnie utrzymacie tą pozycję, ale jedno nóż. Ok? Super, jak mamy tą pozycję, Kamil myślę, że jest spoko, Piotrek ze względu na wczorajszy start dwójeczki troszeczkę bardziej zmęczone, więc oszczędzimy go trochę. I w tej pozycji podnosicie jedną nogę do góry, hop, i 5 sekund utrzymania. 4, 3, 2, 1 i zmiana, hop, góra, 4, 3, 2, 1, zmiana. Wykonamy po 3 powtórzenia na stronę, będzie to wystarczające. 3, 2, 1, zmiana, hop, góra, 4, 3, 2, 1 i ostatnia. Możecie zwrócić uwagę, że Kamil już sobie trochę most skraca, więc nie jest to wcale takie proste ćwiczenie. 2, 1, zmiana, ostatnie, hop, 4, 3, 2, 1, luz. Wstajemy chłopaki do góry, musimy sobie obrócić maty. Bierzemy sobie po jednym slajderze. Jeżeli nie macie takich slajderów w domu, wystarczy śliska powierzchnia, grubsza skarpetka albo szmatka od żony, albo od męża z warsztatu. Ustawiamy się w klęku, dokładnie. Jeden slajder pod kolano, ręce na biodrach, ok? I 3 sekundy wyjeżdżacie nogami do boku i dynamicznie przyciągacie. I wykonujecie 6 takich powtórzeń. Hop, i przyciągacie mocno. Też intensywność tego ćwiczenia zależy od waszej mobilności, szczególnie w obszarze biodra, jeżeli chodzi o grupę przewodzicieli. Tak, możecie sobie też wykonywać, my zrobimy to w 3 seriach. Możecie to sobie podzielić w ten sposób, że pierwszą serię traktujecie jako taką troszeczkę rozgrzewkową, czyli sobie, jeżeli robicie to pierwszy raz, sobie skanujecie, żebyście nie pojechali do pełnego szpagatu i potem musieli się wspierać na rękach. Więc staracie się pierwsze 2 powtórzenia wyczuć, do kiedy macie tą granicę i potem kolejne 3-4 wychodzicie sobie. Okay. Jeżeli mamy panowie, przechodzimy na drugą stronę, zmieniamy. Okay, ręce na biodrach. Jeżeli chodzi o ustawienie stóp z tyłu, bo tego nie widzicie, jeżeli czujecie się pewnie, możecie mieć stopę w powietrzu, też to ćwiczenie wtedy wykonuje się zdecydowanie wygodniej. Jeżeli jest to dla was problemem, żeby utrzymać piętę w powietrzu, możecie sobie położyć dodatkową szmatkę pod stopę, aby ona też gładko się na spokojnie ślizgała. Tu najbardziej nam tutaj zależy na grupie przywodzicieli i na wzmocnieniu tego obszaru. Jak mamy, to mamy. Możemy tutaj zrobić krótszą przerwę, minutową, na spokojnie. W tym czasie można wziąć sobie na spokojnie łyk wody. W naszym przypadku pod kątem planu filmowego obracamy maty. I wrócimy sobie do pozycji za chwilę w leżeniu na plecach. Chłopaków już położę na plecy, także wskakujcie chłopaki. Okay. I tutaj też dla takiego technicznego aspektu właśnie ważne, chłopaki to robią bardzo dobrze. Ważne jest, żeby przy tym moście stopa była zadarta jak najbardziej. Wtedy też pośrednio wzmacniamy sobie grupę zginaczy grzbietowych. A jednocześnie też dając obciążenie typowo napięte, bardziej kierujemy naszą uwagę na całą taśmę tylną. Zegarek już mi wskazuje, że możemy powoli zaczynać, więc dwa biodra ruszają do góry, jedna noga idzie w powietrze i utrzymujemy. 5, 4, 3, 2, 1 i luz. I znowu druga strona. Hop. 5, 4, 3, 2, 1, luz. I góra, hop. 5, 4, 3, 2, 1, luz.
I ostatni raz, prawa, lewa, hop, 5, 4, 3, 2, 1, luz i ostatnia, hop, 5, 4, 3, 1, dość. Obkręcamy maty, wskakujecie panowie na slajdery. Okay, jak we wszystkich ćwiczeniach staramy się oczywiście rosnąć do góry. Ręce dajcie sobie na biodra, będzie wygodniej. I 3 sekundy wyjeżdżacie. I tak jakbyście chcieli nam pięknie wypolerować podłogę, wciskając lekko slider w ziemię, przyciągacie go do środka. Ok. Ok, po 6 powtórzeniach zmieniacie stronę. Ok, jak mamy zmiana. Kamil, pilny tempa, pamiętaj, 3 sekundy stara się wyjeżdżać. Czyli jedziesz 3, 2, 1 i dopiero wracasz. Istotne jest w pracy tutaj, jeżeli chodzi o tą wydłużoną fazę opuszczania, istotne jest to, że w szczególności w sportach i drużynowych, i indywidualnych, gdzie bieganie jest jakby cechą motoryczną dominującą, czyli to jest piłka nożna, czy biegi średnie, długie, krótkie, sprinty, to grupa mięśni przywodzicieli oraz grupa kulszowo-goleniowa jest narażona najczęściej na urazy mięśniowe, szczególnie w fazie hamowania, czyli właśnie w tej fazie ekscentrycznej, czyli gdy mięsień się wydłuża, ale jednak pracuje pod napięciem i hamuje inny obszar naszego ciała. Chłopaki już elegancko się ustawili, mamy chwilę przerwy. Wejdźcie sobie chłopaki na znowu do leżenia. Przerwa oczywiście jeszcze chwilę mamy, ale damy sobie kolejny aspekt techniczny. Pokażemy u Kamila, jak podnosimy biodra do góry, to zawsze starajcie się tak, żeby tu brzuch był lekko aktywny, czyli starajcie się nie mieć płaskich pleców, czyli nie wciskacie pleców do maty. Powinniście spokojnie móc sobie położyć dłoń pod plecy i one powinny, tak jak leżycie, to jest wasza optymalna w danej chwili pozycja ustawienia kręgosłupa. Czyli jak Kamil leży w ten sposób, to teraz lekko napina brzucho, czyli ściąga lekko pępek do środka, lekko robi taki gorsecik i tutaj, jak ja sobie sprawdzam, jest neutralne, tak jak było przed chwilą, bez napięcia ustawienie pleców. I teraz samymi pośladkami podnosi biodra do góry. Piotrek już może też dołączyć. Dajemy jedna noga do góry i utrzymujemy. 5, 4, 3, 2, 1 i zmieniamy stronę. Góra, 5, 4, 3, 2, 1 i zmieniamy stronę. I hop, góra. Super, 5, 4, 3, 2, 1 i góra. Hop, 5, 4, 3, 2, 1, góra, hop, 5, 4, 3, 2, 1, czy jeszcze po razie, czy już mamy koniec? Jeszcze po razie, nie? Hop, 5, 4, 3, tak się skupiłem, jak dobrze robicie, że przestałem liczyć. Luz i ostatnie powtórzenie, hop, 5, 4, 3, 2, 1, luz. Zanim przejdziemy sobie do następnego powtórzenia, jeszcze jeden aspekt ważny. Ta noga, która jest w powietrzu, ona nie musi być na siłę bardzo prosta, ponieważ będzie nam zaburzała tą kontrolę miednicy i ustawienia tułowia. Więc starajcie się, żeby ona była prosta, starajcie się pchać piętą w stronę sufitu, ale róbcie to w taki sposób, żebyście czuli, że nie zaburza wam to pozycji reszty ciała. A my przechodzimy sobie, obkręcamy maty. Ostatnia seria na slajderach. Sześć powtórzeń na stronę, 3 sekundy opuszczania i powrót płynny, szybszy. Ręce na biodrach, mogą być też z tyłu. Tu akurat na to ćwiczenie nie ma to większego wpływu, więc jak wam wygodnie.
Plusem rąk na biodrach jest to, że łapiąc się tutaj za kolce biodrowe przednie górne, czyli te wystające tutaj kolce z kości biodrowych, możecie sobie skontrolować ustawienie miednicy, żeby ona się nie za bardzo też nie pochylała do przodu. Czyli staramy się, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, utrzymać plecy neutralne. Czyli tak jak ja stoję teraz, jakbym wykonywał to ćwiczenie, to powinienem mieć cały czas tak ustawione plecy, mimo pracy kończyn i pracy tułowia. Podłoga będzie elegancko wypolerowana. Dobrze, że zmienialiście trochę pozycję na macie. Ok, i to jest wszystko w naszej części głównej. Za chwilę przejdziemy sobie do ćwiczeń, również podobnie tak jak w treningu pierwszym, do ćwiczeń wykorzystujących pozycję do stabilizacji centralnej. Dodamy sobie troszeczkę utrudnienie w postaci slajderów i to będzie nasza część końcowa polegająca na stabilizacji, ale takiej w ruchu, więc troszeczkę tętno nam podskoczy, więc za chwilę działamy z chłopakami, zrobimy sobie małą przeorganizację pracy i działamy. Ostatnia część naszego treningu, troszeczkę stabilizacji, ale w takiej już formie zaawansowanej, dynamicznej. Będą nam potrzebne dwa slajdery. Możecie robić to śmiało na grubych skarpetkach albo na szmatkach w domu, nie ma żadnego problemu, tylko śliska powierzchnia jest nam potrzebna. Panowie ustawiają się w podporze przodem z nogami na slajderach i wykonają 6 powtórzeń scyzoryka. Piotrek, jakbyś mógł się obrócić twarzą do Kamila. Okay. Podpór przodem ustawiamy, tak, ręce pod barkami. Ok, teraz staracie się 6 razy jak najdalej pojechać na prostych nogach, stopami pod brzuch i płynnie wrócić do pełnej, prawidłowej pozycji. Kamil, klateczka trochę do przodu i góra, hop, i wracacie, i góra, hop, i wracacie, i góra, hop, i wracacie. Klatka do przodu, chłopaki, bioderka w górze, trzymamy, trzymamy, hop, góra. Ostatnie, hop, góra, dość, odkładamy. Ok, stawiacie się w podporze tyłem, czyli siadacie sobie teraz na pośladkach, dajecie slajdery napięty, czyli Piotrek będzie musiał opuścić te zaczepki. Ok, podnosicie biodra do góry, nogi proste, wyprostowane bioderka wysoko, klatki do przodu i luźno przyciągacie jedną nogę, jedną i powrót, i druga, hop, i powrót, hop, i powrót. Tylko bioderka wysoko, czyli cały czas się utrzymujecie po jednej stronie, na jednej stronie ciała i hop, i powrót. Hop, 3, powrót. Hop, 2, powrót. Hop, 1, powrót. Ok, dość. Wracamy do pozycji podporu przodem. Ćwiczenie jedno z moich ulubionych, czyli w podporze przodem, kończynami dolnymi robimy ruch do żabki. My sobie zaczniemy ruch od wewnątrz na zewnątrz, czyli przyciągacie lekko kolana, delikatnie na zewnątrz. Hop. Co jest istotne, Piotrek idzie bardzo głęboko, stara się Piotrek kolanami iść tylko do wysokości bioder. Ok. Czyli mamy trochę krótszą dźwignię i to krążenie nie musi być wcale takie duże. Ok. Staracie się utrzymać tu w jednej pozycji. Super, lepiej Piotrek, bardzo ładnie. Głowa do góry, jeszcze tylko i będzie picobello. Ok, i dość. Robimy sobie krótką, minutową, 30-sekundową minutową przerwę. My sobie zrobimy 30 sekund, bo panowie są wysportowani, Kamil się nawet nie zgrzał, więc... Z Piotrkiem jest trochę gorzej, bo robi drugi trening pod rząd z nami, więc... Jeżeli chodzi o te ćwiczenia, to starajcie się na początku popracować swobodniej, w mniejszym zakresie ruchów, zarówno przy scyzoryku. Jeżeli przy scyzoryku, Kamil pokaże, ustaw się w pozycji podporu. Jeżeli ten scyzoryk, który robiliśmy, no zrób proszę, jest dla Was za trudny, wróć, to możecie w zamian zrobić przyciągnięcie kolan pod biodra. Hop, i wrócić.
i wykonać to w tej samej ilości powtórzeń, bądź jeżeli potrzebujecie, możecie zrobić 2-4 więcej, też będzie w porządku. Jeżeli ta pierwsza wersja scyzoryka jest dla Was za trudna i czujecie, że nie do końca wykonujecie ją poprawnie. A my wracamy do pozycji podporu przodem, głowy do góry, klatki do przodu, 6 razy ruch scyzoryka, hop i powrót. Proste nogi, Panie Piotrze? Tak jest. I powrót. Hop. I zatrzymujemy bioderka w linii z tułowiem, czyli Piotrek trochę wyżej. Kamil, klatka do przodu. Jak widać, jest tu dość dużo czynników, które zaburzają nam tą pozycję. Dlatego to ćwiczenie jest trochę bardziej zaawansowane w porównaniu z tym, z którymi robiliśmy na pierwszym treningu. Ale nie jest niewykonalne. Ok, przechodzimy do podporu tyłem. Ok, biodra do góry, klatki do przodu, głowa przedłużeniem tułowia, super. I luźno po 4 ruchy na stronę uginacie sobie nogę w stawie kolanowym i staracie się obciążyć tylko jedną stronę ciała. Tak, żeby pośladek i reszta mięśni Was utrzymała w powietrzu. Super. Po 4 powtórzeniach na stronę odkładacie biodra, przechodzicie znowu do przodu i robimy sobie żabkę. Okay. Pamiętajcie o tym, żeby tułów był nieruchomo. W tych ćwiczeniach, gdzie kończyny dolne wykonują ruch, starajcie się, żeby tułów i ramiona były w miejscu, żeby się nie przemieszczały. Oczywiście wiadomo, że delikatny ruch nie jest błędem, ale starajcie się dążyć do tego, żeby było sztywno i stabilnie, a kończyny dolne pracują. Mamy przerwę, za chwilę zrobimy ostatnią serię. Jeżeli chodzi o te ćwiczenia, zarówno w treningu pierwszym, jak i w treningu drugim, w miarę z postępem Waszej aktywności na tych treningach, możecie sobie śmiało albo wydłużyć, zwiększyć ilość powtórzeń, zwiększyć ilość serii z tygodnia na tydzień. Jeżeli chodzi o trening, ten główny, część główną, my zrobiliśmy 3 serie, możecie śmiało dojść do 5. Tutaj, w tej części ostatniej, też zrobimy 3 serie, ale też śmiało możecie sobie zrobić 5-6 serii. Też możecie sobie akurat w tej ostatniej, jeżeli chcielibyście zwiększyć intensywność, to tak jak wspomniałem, możecie dołożyć serię, możecie dołożyć powtórzenia lub też skrócić czas przerwy. Jeżeli zaczynacie, to lepiej to zachować w mniejszej ilości powtórzeń i na przykład wydłużyć liczbę serii, zachować czas przerwy, tak żeby wykonać to wszystko poprawnie technicznie, a i tak jakość pracy będzie dobra, a i tak tą objętość treningu lub jego intensywność sobie zwiększycie. A my przechodzimy, przerwa się skończyła, wykonamy serię ostatnią. Działamy. Ok. Tutaj jakbym chciał chłopaków troszeczkę bardziej zmęczyć, to mogę ich poprosić, żeby ze scyzoryka wracali 3 sekundy. Czyli nie na raz, panowie, spróbujcie wolniej. Raz, dwa, trzy. Piotrek, głowa do góry. Hop. Raz, dwa, trzy. Ostatnie. Hop. Raz. Wydłużenie tej fazy ekscentrycznej, raz, że nas bardziej wzmocni, ale też da nam okazję troszeczkę bardziej skontrolować ten ruch. No kosztem tego, że będzie to ćwiczenie, ta seria będzie bardziej intensywna w porównaniu z tymi, które robiliśmy poprzednio. Ok? Bioderka do góry. Pracujemy. Super. Piotrek, jeszcze bioderka troszeczkę wyżej. Tak jest, brawo. Okej, okay, okej. Okay. Tak jak możecie zauważyć, chłopaki też z każdą serią już bardziej czują ciało, bardziej czują to, co powinni czuć. I ta technika, mimo narastającego zmęczenia, też jest troszeczkę lepsza. Super. I ostatnia rzecz. Żabka. Okay, trochę płytszy ruch, Piotrek do przodu, klatka bardziej w przód i głowa do góry i bioderka wyżej. Super, tak jest. I utrzymaj do końca. Okej, okay. Mamy 6 powtórzeń, kończymy.
I tak oto doszliśmy do końca treningu numer 2. Mam nadzieję, że będzie dla Was przydatny, zarówno i biegaczy asfaltowych, jak i górskich. Chłopakom dziękuję, klasycznym żółwiem i do zobaczenia.